Nie mogę. Cześć, witajcie, jestem Kasia, razem ze mną Mateusz Gąsiewski. Dzień dobry. Cześć, witam. Dobry Cześć. Wieczór, dobry wieczór. No właśnie i słuchajcie, to jest debata, którą musimy rozpocząć. Jest godzina 19.20, czy to jest wieczór, czy dzień? Dla mnie jest wieczór, w sensie no jest ciemno już za drzwiami, więc chyba wieczór. Oby nie było tak ciemno jutro na twojej walce, jak dostaniesz cios. Ha, ha. Mało zabawne. Nie, no, dobre, dobre. Dobre, dobre, nie? Dobra. Ciemno nie będzie, będzie jasno. Słuchaj, właśnie muszę cię zapytać, bo dzisiaj były takie dymy między wami, już to mówiłam Rogerowi. Wow! Nie, tam delikatnie. Delikatnie, wiesz, żeby po prostu jakimiś emocjami narosnąć, ale jutro wchodzimy, robimy robotę i no, okaże się, kto jest lepszy po prostu. Ale generalnie trochę żałuję, że tak spokojnie było między wami na wcześniejszych jakichś tam wydarzeniach, że nie było tych dymów, czy tam nawet jakichś takich, wiesz, poza konferencjami, to na przykład jakichś przepychanek w mediach. Nie, ja nie żałuję, bo ja, wiesz, ja nie słynę z tego, że ja poddymiam. Generalnie... rozproszyłem się. O co zapytałaś? Słyszałem, że nie było tych przypychanek medialnych między wami, że nie słyniesz z tego. Nie żałuję, bo jak to się robi na siłę, to nie wygląda fajnie. Uważam, że tutaj tak już było wystarczająco dymów. To i myślę, że musi być takie zachowane, wiesz, taka równowaga musi być. No dobra, jeśli chodzi o jego te umiejętności, te tarcze, które widziałeś i tą ocenę jego, twoich tarczy, może zrobiły na tobie wrażenie? Powiem ci tak, po tarczach ja nie oceniam zawodników generalnie, bo mistrzem tarcz można być, a tam się wychodzi do oktagonu, jest zupełnie co innego. Ja na przykład uważam, że lepiej walczę niż trenuję, więc no jutro się sprawdzimy po prostu, tak jak ci powiedziałem. No dobra, ale powiedziałeś, że znaczy tak, on trenuje te tarcze już od kilku lat. No to jak na to, że tyle trenuje, to było kurwa mocno średnio. Serio? No, a dobrze było? Nie, jak się na ciebie opinia, jestem bezstronny, tylko tak pytam. Nie, no spodziewałem się czegoś lepszego po prostu, ale okej, no jakby, wiesz, ja nie będę oceniał, no bo tutaj też jakby na luzie wychodzimy. Trochę było zimno, więc może się po prostu nie rozgrzał za dobrze. No dobra, ale wiesz, o co mi chodzi, bo tak, ty mówisz, że trenujesz też K1 poza ogólnie przygotowaniami, w sensie, że schodzisz sobie tylko K1 trenowałem tak. Teraz. Ale właśnie, no on też. I pytanie, czy ten parter masz na tyle dobry, że ewentualnie właśnie mógłbyś tam go poddać, jeżeli ta stójka nie poszłaby po twojej myśli, okazałby się lepszy niż ty? To zobaczymy. No ja nie będę za wszelką cenę na pewno szedł po nogi. Jak będzie taka okazja, no to będziemy w tym parterze, zobaczymy, co tam potrafi, co się nauczył przez te półtora miesiąca czy dwa. No ja tak naprawdę parteru to też nie robiłem od walki z Ferrarim, więc... Zobaczmy. Taka poważna jesteś. Ja jestem poważna, ja cię słucham, człowieku. To jest profesjonalizm dziennikarski. Doceniam. No, więc panie Mateuszu, chciałem się pana zapytać. Nie mogę. Nie. Bo słuchaj, ty walczyłeś... Chociaż wyglądam dzisiaj. Na pana? Tak, na pana w dresie. Słuchaj, nie jeden pan z Mercedesa wysiada w dresie, tak? A tak, a ty jakiego masz? Ja jaki mam samochód? Rozbity, ale BMW generalnie na razie. Siostra mi rozbiła, może się pochwali kiedyś. Taka? Czy masz jeszcze jedną? Tak, 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 tak. No, no i proszę bardzo. Nikola jeszcze nie ma prawa jazdy, więc... Dobra, wróćmy do tego. Ty to pójdzie po teraz na plotka, wiesz co będzie? Wiktoria Gosiewska rozbiła samochód brata. Nie, tam. Może nie. Może nie. Może tego nie wykorzystasz do tytułu. A, dobra, to będzie w tytuł. Miał być coś innego, ale nie, dobra, to już wiemy, co wrzucić w tytuł. Hieny. Czego? Nie, no wiesz co, i człowiek chce być miły, serce wyciąga na dłoni. Aż mi się gorąco zrobiło. Bo tu klimy nie ma. Miał nikt nie wiedzieć o tym. O rozbiciu? Nie, no śmieję się. Dobra, ja też. Tak wszyscy wiedzą. W domu wszyscy wiedzą. No. Taki był huk. Słuchaj, czy ty się nie boisz, że występowałeś na tej gali High League, na tym fejmie, który był w Hiltonie, a teraz jednak idziesz spodek ile? 11 tysięcy ludzi, 12? Możesz być ten stres, jak myślisz, czy raczej nie? Nie, no ja się ogólnie mega jaram tym, że no, to będzie przed publicznością. Mam nadzieję, że to mi da jeszcze większego kopa. Wiadomo, no, stres jest zawsze, więc tutaj Roger trochę skłamał, że się nie stresuje. W chuj się stresujesz. więc co? No ja mam nadzieję, że po prostu wejdę, zrobię co mam zrobić i później idę na afterek, bo 2 miesiące jest przerwa od alkoholu, więc no mam po prostu ochotę na jakieś drineczka. Bo teraz na wakacjach też nic nie wypiłem, zero. Serio? No zero. Współczuję. Znaczy ja nie piję, więc ale współczuję, bo to wiem, jaki to musi być ciężar. Przecież wiesz, no jechałem tam z myślą się wakacjować, więc normalnie bym pił, no ale że jest walka, no to odpuściłem sobie jakieś wszelkie używki i trenowałem. Wiesz, to nie wiem, czy pytałam, znaczy ja nie pytałam o to, ale nie wiem, czy ktoś cię pytał, dlaczego ty nie jesteś już w fejmie? Kontrakt się skończył?
skończył, czy jak to, czy jesteś na wypuszczeniu tutaj? Wiesz co, nie, ja miałem tam kontrakt na jedną walkę, więc no, zrobiłem tą jedną walkę i na tym jakby się zakończyło, tak? Prawie wpierdoliłem Amadeuszowi, jak wiesz, także no, co miałem zrobić, to zrobiłem. I rewanż może? Nie wiem, może w przyszłości, choć ja chyba nie chcę się z nim bić. Czemu? Nie wiem, tak nie pasujemy do siebie po prostu. Fajnie było, no i co, podaliśmy sobie rękę i... Ale ty masz zapewne takie trochę dymogenne, takie tutaj widzę, nie jesteś taki spokojny, grzeczny? Nie, no ja się mówię, ja już jestem chyba za stary, wiesz, ja już nie wyglądam, ale... Ile masz lat? 26. Ty masz 26 lat? No. O, to w życiu, człowieku, nie wyglądasz. Więc już wiesz, jakby jest, staram się opanować nad emocjami. Ty już rodzina, dzieci, dom, samochód, no, rozbity. Miałaś nie wypominać. Nie, no już jest, wiesz, już te lata jakby, mało lata mam za sobą, już tak nie odwalam, jakby nie szukam sam na siebie też awantur. Ale wiesz, dbam o swoje zdrowie po prostu. Ja kiedyś miałam zapisany komentarz, ty komuś w komentarzu cisnąłeś Malczyński, a dobrze pamiętam, czy tak w komentarzu z kimś się przepisałeś? Na pewno to byłeś ty, bo miałam kiedyś się ciebie o to spytać, ale to było już rok temu, powiedzmy. Ale to nie, na pewno nie z Dawidem, on Dawid się nazywa? Z Marcinem chyba. A z Marcinem? To nie, też nie. To kogo tak swerków nie lubisz jeszcze? Bo ja wiem, że ty z kimś miałeś taką przypykankę słowną na Insta. Kurczę, wiesz, że ja mam problemy z pamięcią. Nie wiem, ja cię nie znam. Jeszcze wszystko zdradzasz tutaj na kamerze. Ty, żebyś zapamiętał jutro kombinację ciosów na Rogera. To pamiętam bardzo dobrze, cały czas powtarzam, także. To dawaj, pokazuj i kończymy wywiad. Dziękuję. Ale musisz pokazać kombinację. Co? Nie, bo tutaj nie zrobię kopa. A, czy będzie kop? Dobra, słuchajcie, kończymy. Jutro tak? Doceniam. Ty, zrób taką zamianę jutro. Weź, niech Denis Labryga za ciebie wyjdzie, a ty pójdź jutro do tego, do Karwata, jak myślisz? Nie chcę. Chociaż no, chyba w dwie strony będzie, chyba w dwie strony by było okej. Okay. Myślę, no. Ale jak myślisz, kto wygra? Z tej walce? Karwat Labryga. Chodzisz za bratem? Kurczę, to jest waga ciężka, więc ciężko powiedzieć, ale myślę, że Denis ma dużo większe doświadczenie. Też widziałem jego walkę na Wotorę. Bardzo dobrze się pokazał, też wygrał z zawodnikiem, który wygrał poprzedni turniej tam na Wotorę, więc co nieco śledzę. No i co? I myślę, że pójdzie... Myślę, że pierwsza, druga runda będzie koniec. Okej. Okay. Szybki typ. Dzięki bardzo. Ale oczywiście obu panów lubię, także pozdrawiam. Tak jest. Cześć, widzimy się jutro.